Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z Wota na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam czołg, który stał w moim garażu przez bardzo, ale to bardzo długi czas. Dlaczego stał zakurzony przez tyle miesięcy w garażu? Na to pytanie wam nie odpowiem, ponieważ sam nie znam na nie odpowiedzi, ale dzisiaj pokażę wam bitewkę, w której gram ja na tym małym maluszku, drugi najmniejszy czołg w grze. Tylko jeden francuski maluch jest mniejszy od tego francuskiego malucha. Jest to trzeciotierowy Renault UE57. Tak więc jeżeli macie początek swojej drogi w karierze Wota, możecie wyjąć do bitwy najmniejszy czołg w grze. Jesteśmy w bitwie, jak widzicie, zaczynamy od otwarcia środka i no stoję w krzaku. Jakby tutaj nie powiedzieć, no w krzaku. Każdy czołg ma większy kamuflaż, a ten czołg jest w krzaku niewykrywalny. W tym momencie przejeżdża T-95, piękny strzał mojej drużyny. Dzielimy się tutaj z LHMTV troszeczkę damage'em po spocie, ponieważ on obok mnie stoi i troszeczkę mi tego damage'a po spocie zabiera, ale ja nie mam nic przeciwko, również spotuję, tak więc niech ma. Zapewne część jakaś osób, zapewne początkujących, zapyta się, dlaczego nie strzelam. Jest to bardzo proste, jeżeli strzelimy, będziemy mieli mniejszy kamuflaż. Jest to bardzo proste do nauczenia, musimy wbić sobie do głowy, jeżeli jesteśmy lightem. Jeżeli stoimy w krzaku takim, że nie odsuwamy się na 15 metrów i w trybie snajperskim ten krzak nie jest przezroczysty, musimy mieć na uwadze, że zostaniemy wykryci na 95%. To jest naprawdę, to jest taka liczba, którą sobie teraz powiedziałem, ale mniej więcej tyle mi się wydaje, że będzie procentowo wykrycie. W 95% przypadków po strzale z przezroczystego krzaczka w trybie snajperskim zostaniemy wykryci. Tak więc najlepiej w ogóle nie strzelać. Na moment obecny postawić tylko na uszkodzenia z wykrycia. Przed chwilą pomogłem mojemu sojusznikowi w czołgu lekkim z zniszczeniem buraczka. I zobaczcie, to jest piękne. Przejechałem tak naprawdę w miarę pustym polem i nie jestem wykryty. Dlaczego? Ponieważ ten czołg ma epickie maskowanie. Przez swój mały wygląd może naprawdę ukrywać się jak mistrz i raczej żaden czołg w tej grze poza UE się do niego nie może porównać. Nawet STRV nie wiem, czy nie ma mniej kamuflażu. Przerwę wam na chwilę odcinek. Zobaczcie, zrobiłem tutaj taką magiczną, piękną rzecz, którą jest porównanie trzech pojazdów. I ogólnie bardzo się zaskoczyłem. Otóż największym ninją, jeżeli chodzi o ruch, jest oczywiście LC Event, ponieważ jest czołgiem lekkim, tak więc ma największy współczynnik kamuflażu pod względem ruchu. Ale zobaczcie tutaj, STRV przegrywa z UE57, co mnie bardzo zaskoczyło. Zobaczcie, tutaj mamy 68 kamuflażu. I podkreślmy jeszcze jedną rzecz, to jest trzeci tier. Ten czołg jest niewykrywalny nawet po strzale. On może strzelać niewykrywalny. Co jest? On jest nie do wykrycia. STRV jest nie do wykrycia na tierze 10. A i ogólnie dwa te czołgi mają identyczne wyposażenie. Tutaj mamy otóż siatkę maskującą i cichy układ wydechowy. Oczywiście jeszcze kamuflaż, braterstwo broni i maskowanie. A na STRV również maskowanie, braterstwo broni. Tylko tutaj jest jeszcze ta wentylacja, żeby podkręcić jeszcze troszeczkę tą opcję kamuflażu. I tutaj mamy jeszcze kamuflaż, farbę nałożoną na czołg. Jak widzicie tutaj podczas ruchu event wypada najlepiej, tak jak mówiłem, 51, ponieważ tego kamuflażu w ruchu nie traci, a niszczyciele czołgów oczywiście tracą. Tak więc no jestem w wielkim szoku i chyba będzie trzeba odkupić tego małego malucha. Oczywiście pokażę wam jeszcze jedną rzecz, żeby nie było. Tutaj o, on nie jest w czołgach w drzewku. On nie ma go tutaj. I teraz się zapytacie, no to jak go kupić? Jest to bardzo proste, jest to w czołgach kolekcjonerskich, tylko musicie mieć odblokowany na przykład albo Sumue S35, albo MX-38, ponieważ musimy mieć tier 3 odblokowany. I tutaj mamy wtedy UE57, którego możemy zakupić i cieszyć się naszym niewykrywalnym pojazdem.
Ja bym wywalił sobie to, gdybym miał powiedzieć szczerze, i dał to. I zobaczcie na to. Wow. W tym momencie powstał czołg, który ma wykrywanie całej mapy przez lornetę i ma 68 kamuflażu. Czyli może strzelać z 400 metrów czołg, który nie ma załogi, bo czołgi na trzecim tierze zazwyczaj załogi nie mają, i strzelać bezkarnie co 2 sekundy, chwila, nie, bo tu jest słaba konfiguracja, za 75 z penetracją 110 co 2,5 sekundy. Ten czołg jest chory. Ten pojazd, którym dzisiaj widzicie bitewkę, on ma największe maskowanie w grze, jeżeli chodzi o ruch, ponieważ jest czołgiem lekkim i może ruszać się z prędkością 70 km na godzinę z kamuflażem 51, ponieważ czołgi lekkie nie tracą maskowania podczas jazdy. Zobaczcie tutaj, że już strzelam. Powoli zaczynam strzelać, czuję się pewnie w tej pozycji. Strzeliłem i co? Zostałem wykryty. Czyli to, co powiedziałem, jeżeli chcecie postawić tylko i wyłącznie na to, aby wykrywać, to wtedy nie strzelacie i jesteście niewykryci, twoja drużyna widzi wszystko, a ty dostajesz expa. Tak więc, jeżeli chcecie być lepszymi lightami, nie strzelajcie w krzaka, to wtedy będzie git. Oczywiście przezroczystego krzaka, to trzeba podkreślić. I teraz niszczymy SU. I jeszcze STRV również pada. Przy okazji będzie umyty, ponieważ chciał się chyba utopić, ale nie zdążył, ponieważ magazynek 3 pociski nie pozwolił mu na to, aby swój pojazd zatopić sobie troszeczkę w wodzie. Magazynek ten ładuje się bardzo długo, ponieważ jest to ponad 27 sekund u mnie. Tak więc prawie 30 sekund ładujemy 3 pociski po 220, czyli tak naprawdę 660 uszkodzeń w 30 sekund. I pewnie wielka część z was powie: to jest okropnie mało, to jest w ogóle tragedia, to jest, jak tym się można wystrzelać w ogóle. A ja wam powiem jedno, tym czołgiem się nie strzela. Działo jest dodatkiem, które po prostu czasem można wykorzystać i wtedy może będzie fajnie, ale ja bym na pewno nie polecał tego działa używać jako główny atut tego pojazdu, ponieważ głównym atutem tego pojazdu jest maskowanie i wykrywanie również, ponieważ jest to czołg lekki, tak więc wykrywanie ma również mega zadowalające. Teraz przejechałem. Jestem naprawdę tak małym pojazdem, że myślałem, że nie zerwę pocisku, ale Pantera 2 była no bardziej inteligentna ode mnie. Ping wierzy od tyłu 50 TP i jedziemy po Artę. I patrzcie, to jest najlepsza końcówka. To jest najlepsza. Nie zniszczę jej, pewnie myślicie. A tutaj niespodzianka. Taran 368 od Arty, przyjęty na klatę, perk na taranowanie się przydaje i mamy w tej bitwie 6686 łączonego damage'a. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny filmiku łapką w górę. I w ogóle jeszcze mam pytanie do was, chwila, nie odchodźcie. Ja mam na razie w chwili obecnej 13, tak więc coraz bliżej do Kunze-Panzera. Za niedługo będzie, myślę, stał w moim garażu i odcinek, jeżeli go zdobędę oczywiście, nagram. Katarzynkę chcę zdobyć, ponieważ chcę, żeby była dowódcą na moim CS-ie. Bardzo pięknie dowodziła na filmie tutaj, wiecie, na pustyni. Piękna dowódczyni. Tak więc chcę ją mieć w garażu. Wtedy każda bitwa będzie wygrana. Wtedy każda bitwa będzie wygrana oczywiście i mam nadzieję, że tak będzie. W dzisiejszym odcinku, jak mówiłem, to na tyle. Napiszcie w komentarzu, ile macie żetonów za przepustkę bitewną, a teraz to na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dzionka, cześć!